Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby potrzebujące wsparcia do udziału w nowym projekcie. Uzyskaliście Państwo środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania. Na czym one polegają? Do kogo są skierowane? Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością to będzie nasz nowy projekt, który będziemy realizować na razie do końca 2021 roku. Asystent jest skierowany do na razie 20 dzieci i 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością, które mają wskazanie takiej długotrwałej opieki osoby trzeciej i co najważniejsze orzeczenie o stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Ten projekt będzie polegał na tym, że osoby, które zostaną zakwalifikowane do naszego projektu, będą mogły skorzystać z usług takiego asystenta, który pomoże osobie z niepełnosprawnością w jej codziennym życiu. Najważniejsze jest dla nas to, żeby osoby z niepełnosprawnością, które na co dzień przebywają w domu, wyszły z domu i na przykład korzystały z dóbr kultury, jeżeli nam to zostanie umożliwione. Ale nie tylko, robienie zakupów, wyjście na spacer, wyjazd na wycieczkę, wyjście do kina. No, we wszystkim tym, z którym osoba niepełnosprawna na co dzień do teraz miała problem, teraz będzie miała po prostu taką możliwość i takie ułatwienie. W jakim wymiarze będzie można korzystać ze wsparcia tego asystenta? Wsparcie to będzie do 30 godzin w miesiącu na jedną osobę. Gdzie należy złożyć wniosek? W jakiej formie ten wniosek należy złożyć? Co trzeba ewentualnie załączyć? Wniosek jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zpstczew.pl w zakładce Stowarzyszenie. Jest też dostępny i wszelkie inne informacje na temat tego projektu są dostępne na naszym profilu facebookowym Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Wniosek jest bardzo prosty. Jest to do wypełnienia naprawdę parę nieskomplikowanych punktów i do tego dołącza się tylko kopię orzeczenia o niepełnosprawności. To można, ten wniosek wraz z załącznikiem można złożyć na adres mailowy, który jest podany, bądź osobiście w naszej recepcji w CAON-ie. To nie jedyne wsparcie pomocowe, bo można również skorzystać, i to w ramach innych działań, ale można skorzystać ze wsparcia psychologicznego w formie zdalnej. Tak, mamy taki projekt pod tytułem Tak Słucham. Jest to psychologiczne wsparcie online, które jest finansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i przez cały rok prowadzimy zajęcia online, wsparcie online, gdzie po drugiej stronie telefonu bądź komputera siedzi nasz psycholog, pani Agnieszka, i rozmawia, również prowadzi zdalne, inne formy zajęć z naszymi podopiecznymi, z naszymi osobami niepełnosprawnymi z terenu Tczewa, ale i nie tylko. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to również zachęcamy. Już jest wielu chętnych, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś by chciał jeszcze z tego skorzystać, to serdecznie zapraszamy.